uroczej scenerii kompleksu dworkowego w Chlewiskach w niedzielne popołudnie 10 czerwca odbyła się uroczysta gala regionalna Loży Siedleckiej BCC i 14 spotkanie artystyczno-towarzysko-charytatywne Gralowisko 2001. Okazją do zorganizowania tej imprezy była 5. rocznica działalności Loży Siedleckiej, której od początku przewodniczy Zofia Żuk, prezes Łuksi. Jak to się stało, że właśnie dzisiaj święcimy 5-lecie Loży Siedleckiej BCC? Po prostu 5 lat temu do Łukowa przyjechał prezes BCC, pan Marek Goliszewski, na spotkanie z przedsiębiorcami po to, żeby zainaugurować powstanie Loży Siedleckiej. Powołał mnie na początku na koordynatora tej loży, a wtedy, kiedy loża już w pełni rozpoczęła działalność i swą pracę, zostałam kanclerzem tej loży. Rozpoczęły się spotkania w loży, rozpoczęliśmy zapraszać znakomitych gości. Po 2 latach działania loży założyliśmy również forum dialogu i myślę, że to był też nasz duży sukces, bo w Loży Siedleckiej i w każdej loży BCC są przedsiębiorcy, bo jest to loża biznesu. Natomiast tworząc forum dialogu mogliśmy zaprosić do nas ludzi z kultury, nauki, sztuki i cieszę się, że właśnie możemy spotykać się i rozmawiać na wszystkie ważne tematy regionu ze wszystkimi ludźmi z tego regionu. Wiemy, że Loża Siedlecka obchodzi 5-lecie, ale BCC, czyli Business Center Club, obchodzi 10-lecie. Jak wygląda ich sytuacja? Jak to się przedstawia na mapie naszego kraju? Tak, to prawda. BCC obchodzi już 10 lat i jest to największa organizacja przedsiębiorców. Rzeczywiście w każdym regionie posiada też swoją taką regionalną lożę. Jest w tej chwili 26 lóż. Wprawdzie na początku, jak loże powstawały, było ich więcej, bo powstawały wtedy, kiedy było więcej województw. Ale teraz też nie wszystkie połączyły się i jest ich znów z kolei więcej niż obecnie województw. Jest 26 lóż, w zależności od tego, jak duże są województwa. I tak na przykład nasza loża jest siedlecką nadal, a jest również loża lubelska. Ale od nas z Łukowa trochę daleko dalej jest jechać na spotkanie do Lublina, a bliżej do Siedlec, a czasami robimy spotkania po prostu w Łukowie. I tutaj tak zintegrowaliśmy się naszą grupą, że chcemy być razem, mimo że jest kilka już województw. Jest województwo mazowieckie, jest województwo lubelskie, a powiatów jeszcze więcej, bo są przedsiębiorcy w tej chwili i z Garwolina, i z Siedlec, i z Mińska, i z Białej Podlaskiej, i z Międzyrzeca. Ale to jest wspaniałe, że właśnie nie patrząc na podziały powiatów, województw, po prostu spotykamy się, współpracujemy i to jest najważniejsze i dla dobra przedsiębiorstw naszych, ale i dla dobra naszego regionu. Kiedy spotykacie się Państwo na spotkaniach Loży Siedleckiej, na spotkaniach Forum Dialogu, o czym przede wszystkim rozmawiacie? Najwięcej rozmawiamy o problemach, jakie mamy my przedsiębiorcy i szczególnie na spotkania loży zapraszamy te osobistości, które mogą pomóc nam w rozwiązaniu tych problemów. I dlatego też spotykaliśmy się z wiceministrem gospodarki, panem Donocikiem, z prezesem Głównego Urzędu CEU, panem Zbigniewem Bujakiem. I tam mówimy o tych głównie sprawach, które trapią przedsiębiorców. Natomiast na forum dialogu już wtedy właściwie mówimy tylko i wyłącznie o regionie. By połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z obchodami 5-lecia loży, zorganizowano Gralowisko, cykliczną imprezę przygotowywaną od wielu lat przez Mirosława Graluka, artystę malarza pracującego w Siedlcach, ale pochodzącego z Łukowa. Zgodnie z zasadami Gralowiska przeprowadzono aukcję obrazów, z której dochód przeznaczono na potrzeby ośrodków szkolno-wychowawczych, m.in. Naukowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 5. gala BCC i nagle 14. Gralowisko. Jak to się stało? To jest 5-lecie Business Center Club Loży Siedleckiej i dostałem propozycję zorganizowania tej imprezy. Tym bardziej jest to dla mnie miłe, że Gralowisko i biznes to jest już chyba największe, co może być, bowiem chcemy jak najbardziej dzieciom pomagać, a przecież to biznesmeni pomagają najodczuwalniej. Stąd zaistniała taka miła sytuacja z panią kanclerz loży Zofią Żuk, że zaproponowała mi to. No i mamy efekt tego. 3 obrazy, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo wspaniałych gości, aktorzy, mnóstwo firm. Także
bardzo miły dzień i efekt jest znakomity, bo w tym momencie mogę powiedzieć, że jest ponad 25 tysięcy złotych i jeszcze są cegiełki sprzedawane, także czekamy. Te pieniądze zostaną przekazane komu? Jest 4 ośrodki. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Jaworku, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Stoku Lackim, ośrodek w Łukowie, Stowarzyszenie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, no i w Stoczku warsztaty terapii zajęciowej. Także na te 4 ośrodki podzielimy te pieniążki. Grylowiska, które filmujemy, które emitujemy w naszym programie, to przeważnie spotkania karnawałowe, ale są tam też ci sami biznesmeni, którzy należą też do Loży Siedleckiej, więc chyba było łatwo namówić ich, żeby dzisiejsza gala odbyła się razem z grylowiskiem. No jest to ich święto, a również 5 lat moich imprez, więc tak zgrabnie to wyszło i znakomita sytuacja i znakomite połączenie. Sztuka, biznes, gala. Wspaniałe zespoły, wspaniali goście, także jest efekt. Pochodzisz z Łukowa, pracujesz jednak w Siedlcach i udaje ci się ściągać takich wspaniałych ludzi. Jaką receptę dasz innym na ściągnięcie tych ludzi do siebie i na zainwestowanie przede wszystkim, bo oni w ciebie też inwestują? No jest to okres mojej pracy, powiedzmy 15 lat artystycznej i głównie okres 6 lat bycia menadżerem. Zmieniły się czasy. Teraz wszystko rynek nam określa i 6 lat jest to w dzień jeżdżę po firmach, zaprzyjaźniam się, promuję moją osobę, moje idee, no i nocami jeszcze maluję. I to jest taka recepta. Praca, praca, praca. Stąd są te efekty. Jeżeli wszyscy będziemy pracować, efekty na pewno będą. A powiedz jeszcze i zdradź fankom w Łukowie, oczywiście nikogo innego jak Orzecha, jak udaje ci go ściągnąć na każde grelowisko? Z Orzechem się przyjaźniliśmy jeszcze zanim były grelowiska i zanim Orzech był tym Orzechem, który jest. My już się przyjaźnimy około 10 lat, stąd od samego początku uczestniczy w moich imprezach, no i niewątpliwie wzbogaca je wspaniale. Kiedy następne grelowisko i kiedy znów ta akcja, dzięki której będą miały korzyści dzieci przede wszystkim? Następna jak zwykle jest cykliczna w Siedlcach, karnawałowa w lutym. Także zawsze jest grono biznesu Łukowa, Węgrowa, Siedlec, Warszawy, Mińska Mazowieckiego, a również i Łosice doszły. Radzyń też jest dzisiaj, Lublin z nami. Także no, idea się rozszerza i pielęgnujemy ją. Gala regionalna i grelowisko stały się spotkaniem łukowskich, siedleckich i warszawskich przedsiębiorców, ludzi kultury oraz przedstawicieli władzy samorządowej i parlamentarzystów. Goście bawili się przy muzyce, mogli obejrzeć pokazy walk rycerskich oraz posmakować firmowych dań serwowanych m.in. przez Łukowskie Zakłady Mięsne i Radzyński Spomlek. Dzień dobry, jak się bawimy na 5. gali BCC i grelowisko? Świetnie, dziękuję. Byłem chyba na wszystkich. Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo w plenerze przyjemnie, spokojnie, można się trochę wyluzować. Kiedy organizowane jest forum dialogu, wówczas pojawia się Pan jako przedstawiciel władz samorządowych, dzisiaj też jako władza, ale chyba już bardziej towarzysko. Chyba tak. Pani Zofia mnie zaprasza. Ja w forum dialogu jestem nie przedstawicielem władzy, jestem członkiem forum dialogu. Tak się złożyło. A tutaj widzę, że Pan Mirosław Greluk ma jakiś sentyment do Łukowa, jest łukowianinem, pewnie Wam to powiedział, jak rozmawialiście. I no, nie zapomina przy żadnej okazji, a ja korzystam skwapliwie z tych zaproszeń. No ja się czuję tutaj bardzo dobrze, zresztą na grelowisku nie jestem pierwszy raz, zawsze ten ser jest bardzo szlachetny, między innymi nasze łukowskie niektóre ośrodki też uzyskiwały z tego pomoc. Ja przypomnę, że w Łukowie też już było raz grelowisko, no a dzisiaj to już jest taka impreza no, bardzo duża, bo jest związana z tą galą BCC. Co można zrobić na takim spotkaniu? Czy można z kimś porozmawiać, czy można zawiązać pierwsze kontrakty inwestycyjne, przede wszystkim takie, które by mogły wzbogacić nasze miasto? No ja myślę, że jest to bardzo pożyteczne spotkanie dla ludzi biznesu, bo mają możliwość porozmawiania właśnie w takich swobodnych tutaj warunkach, w takiej atmosferze już takiej może takiej niekrępującej, no ale także i dla ludzi polityki, dla ludzi z administracji samorządowej też jest to pożyteczne, bo takie rozmowy też są przydatne. Piąta gala BCC i grelowisko, jak się Pan bawi? Znaczy dobrze na pewno, odpowiedzialnie również.
Co prawda nie licytowałem obrazu, ale wkład mam swój również na rzecz właśnie tych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych. Dobra pogoda, dobre jedzenie zakładów mięsnych z Łukowa, Stoczka Łukowskiego. Bardzo przyjemnie. Czy taka współpraca polityków i biznesmenów może przynieść naprawdę wymierne efekty dla tych, którzy poszukują przede wszystkim pracy? Już przyniosła. Jestem tego świadom. Po tym, co widzę tutaj, zainteresowanie, zaangażowanie wszystkich, którzy mogą decydować o rozwoju tutaj tych lokalnych naszych przedsiębiorstw, zakładów. Zresztą po ilości gości dzisiaj to widać. Jestem o tym przekonany. Myślę, że jest bardzo fajnie, uroczy wieczór, także myślę, że wszyscy się dobrze bawią. Jaki jest wkład Soneksu w to, co się dzisiaj dzieje? Wkład dzisiaj to taki czysto tylko skrawny. Emocjonalny. Myślę, że dzisiaj tylko tyle. Pozazdrościliśmy chlewiską, planujemy w przyszłym roku zrobić tą imprezę w Łukowie. Bawimy się dzisiaj bardzo dobrze, zresztą tak jak zwykle. Na każdym grelowisku, na tym spotkaniu u Mirka jest bardzo przyjemnie, są znajomi ludzie i bawimy się bardzo dobrze. Wiemy, że kilka lat temu grelowisko organizowane było w Szampańskiej u Was w restauracji. Czy jak wtedy było i czy jest szansa na to, że się powtórzy? Na pewno się powtórzy. Jak nie w Szampańskiej, to na pewno w Łukowie. Myślę, że moja żona i ja jakichś starań dołożymy, żeby na pewno w Łukowie się to spełniło. Wieczorem zapłonęło ognisko, a gdy zrobiło się ciemno, swój popisowy numer z samopaleniem wykonał łukowski kaskader Sławomir Salwa. Oficjalnie imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni, ale goście bawili się jeszcze długo po pokazie. Uroczystość pięciolecia Loży Siedleckiej BCC oraz Grelowisko zorganizowano w chlewiskach z inicjatywy Zofii Żuk i Mirka Graluka, czyli jadowitych Łukowian. Dobrze by było więc, by kolejna gala regionalna odbyła się w Łukowie. Taka impreza byłaby niewątpliwie okazją do pochwalania się naszym miastem i jego promocją wśród potencjalnych inwestorów.